Panie Sebastianie, jesteśmy w przededniu festiwalu biegowego. Ruszamy w piątek. 9 tysięcy uczestników, rekordowa liczba w tym roku, ale to nie tylko festiwal biegowy, są też inne imprezy. Są imprezy biegowe, które debiutują z bardzo wysoką liczbą biegaczy. Jak pan odbiera to zainteresowanie biegami w Polsce? To jest jakaś lawina, bo obserwujemy to długiego czasu. Imprezy, które gdzieś tam jeszcze całkiem niedawno gromadziły kilkuset uczestników, dzisiaj przeradzają się w wielkie imprezy masowe, bo liczba 9 tysięcy mówi sama za siebie. W wielu lokalizacjach, takich niedużych całkiem, okazuje się, że można w sposób bardzo prosty i skuteczny wzbudzić taką modę na bieganie, a to cieszy z dwóch względów. Po pierwsze, mnie osobiście, bo bieganie najprostsza forma ruchu, ale przede wszystkim konkurencja lekkoatletyczna, a oprócz tego przede wszystkim myślę dobry sposób na to, żeby zdrowo żyć. Dzisiaj każdy dobrze wie, że żeby w tej takiej gonitwie, w tym wirze różnych elementów, które gdzieś tam do nas dochodzą, znaleźć dla siebie tę chwilę, którą można spędzić, a w trakcie biegu ona myślę jest tylko dla nas. Endorfiny buzują, tak? A czy widzi pan gdzieś tą granicę, ten pik tego zainteresowania biegami w Polsce? Czy to będzie rosło? Ja myślę, że gdzieś tam oczywiście wszystko ma swój koniec. Niemniej jednak warto podkreślić, że dzisiaj bieg jest formą ruchu najprostszą. Wystarczy kupić buty, założyć strój i można to robić o każdej porze roku, niezależnie od tego, czy pada, czy jest gorąco, czy jest zimno. Ja myślę, że gdzieś tam potem ludzie będą szukali innych wyzwań. Dużo się mówi o tym, że gdzieś tam tym celem jest maraton, ale ci, którzy przebiegną maraton, chcą potem skończyć triatlon. Także gdzieś tam ci bardziej ambitni szukają nowych wyzwań. Oczywiście pozostają kluby fitnessowe, jest wiele innych elementów. Rower, który też znalazł wielu sympatyków. Dzisiaj można spotkać ludzi, którzy zwłaszcza w tych okresach właśnie wiosenno-jesiennych z tego środka lokomocji korzystają. Powstają ścieżki rowerowe, także to jest jakby kolejna alternatywa. Niemniej jednak ja myślę, że najważniejsze jest to, że ludzie uświadomili sobie, że bez ruchu nie ma życia, że trzeba wybrać dla siebie coś, co spowoduje, że będziemy po prostu czuli się lepiej. Ja sądzę, że my dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że gdzieś tam taka euforia wśród narodu polskiego na bieganie się rozbudziła, ale porównując się z kolei z innymi krajami Europy, to w dalszym ciągu jeszcze jesteśmy gdzieś tam z tyłu tej stawki. Wielkie europejskie maratony właściwie w ciągu kilku godzin zamykają listy. U nas jeszcze tego nie ma, więc sądzę, że ten wzrost jeszcze trochę potrwa. Jasne, mamy do czego równać, tak, europejskie imprezy. A jak pan odbiera osoby, które biegają co tydzień, szukają kolejnych wyzwań? Pytam pana jako byłego sportowca, gdzie zaciera się ta granica między tym bieganiem amatorskim, a tym bieganiem no już profesjonalnym? Znaczy, przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby nie popadać z skrajności w skrajność, czyli nie robiliśmy nic, a nagle chcemy trenować dwa razy dziennie. Sądzę, że dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia wystarczy wyjść, nie wiem, do lasu czy gdziekolwiek 2-3 razy w tygodniu. Dobrze jest, żeby ten trening był uzupełniany, żeby to nie było tylko bieganie, żeby to rzeczywiście były jakieś elementy siły, takiego ogólnego rozwoju, trochę stretchingu. Ten trening musi być taki komplementarny. On nie może składać się tylko i wyłącznie jakby z jednego akcentu. No, a bieg takowym jest. Zatem to jest istotne. Oczywiście, że wielu z nas gdzieś tam potem łamie te granice i zaczyna traktować swój organizm prawie jak to robią sportowcy, a ja znam wielu amatorów, którzy trenują więcej niż zawodowcy, więc tutaj wchodzi kolejne zagrożenie, bo to już są kontuzje, to są te wszystkie takie przypadłości związane nawet z bardzo poważnymi chorobami, jak jakieś już choroby całego układu, kręgosłup i wszelkie inne elementy, które niestety spowodują, że zamiast czuć się bardziej zdrowo i lepiej, będziemy mieli problemy, więc trzeba to
lekceważyć, trzeba przede wszystkim słuchać własnego organizmu, bo on nam powie, jak organizm mówi, że boli, to znaczy się, że gdzieś przeholowaliśmy, że gdzieś jest coś nie tak, a nie jest to sygnał taki, żeby iść do apteki i kupić tabletkę przeciwbólową. O to apeluję, bo też wielu moich kolegów właśnie w taki sposób się zachowuje. Jasne. Obserwujemy też coraz większe zainteresowanie samymi wynikami, rezultatami, czasami, pogoń za sekundami, za miejscami. Chciałbym zapytać o podejście związku do biegów ulicznych i jakby taką systematyzację tych osiągnięć, tak? Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że mistrzostwa na dziesiątkę rozgrywa się w jednym miejscu w jednym czasie, mistrzostwa w maratonie w jednym miejscu w innym czasie, a żeby było jeszcze ciekawiej, to mistrzostwa kobiet w innej imprezie, mistrzostwa mężczyzn w innej imprezie. Czy związek jakby rozważa działania w tym kierunku, żeby to zunifikować? Może, nie wiem, rozgrywać jedną imprezę mistrzowską w jednym dniu, w jednym miejscu? Znaczy, myślę, że łączenie tego też nie do końca jest pożądane, bo większość osób, które, nie wiem, biega na 10 kilometrów, też chętnie przebiegnie maraton. Mówię już o biegaczach amatorach. Natomiast związek akurat w tym kierunku rozpoczął bardzo dużą pracę. Przede wszystkim, żeby ten cały rynek biegowy usystematyzować, żeby powstał jeden wspólny kalendarz, który on dzisiaj jest, ale nie jest pod patronatem Polskiego Związku. Ma być wydana karta biegacza, która ma przede wszystkim w sobie mieć ubezpieczenie. To jest bardzo ważny element. Będzie zniżka na sprzęt sportowy dla tych, którzy takową kartę pozyskają. Będą też jakby inne oferty, które dzisiaj są w fazie negocjacji z partnerami. Także przede wszystkim ma to być tak, że ten biegacz będzie gdzieś zapisany, gdzieś w jednym miejscu będzie mógł dany zawodnik X czy Y siebie odnaleźć. Jak będzie kalendarz imprez, to również tam będą te wszystkie wyniki odnotowywane, a myślę, że tutaj nie chodzi o to, żeby walczyć z czasem, a walczyć z samym sobą. To jest taki apel mój do amatorów, bo to jest najważniejsze, na ile my jesteśmy w stanie się rozwijać, a jak czasami spojrzymy w dowód, to też warto sobie zadać pytanie, czy to rozwijanie jest możliwe, więc utrzymujmy tę formę, czujmy się świetnie, a nie przesadzajmy. Sport zawodowy zostawmy zawodowcom, amatorski niech rządzi się swoimi regułami. Jesteśmy świeżo po panelu poświęconym marketingowi sportowemu i wizerunkowi sportowca w mediach i wykorzystywaniu w obydwie strony, tak? Proszę mi powiedzieć, dlaczego na fali tego zainteresowania biegami w Polsce no, te nasze gwiazdy jednak nie są tak widoczne jak choćby dakarowcy czy no nie wiem, Agnieszka Radwańska. No, to oczywiście inna skala, tak? Jakby zawodów, tak, których biorą udział. Ale jednak no, takie pytanie się nasuwa. Ja myślę, że to trochę nie do nas pytanie, tak? Bo to jest przede wszystkim kwestia tego, jak mocno dana dyscyplina sportu obecna jest w mediach. Na ile ta dyscyplina sportu ma imprezy, które są powtarzalne. Jakby trudno jest walczyć z gwiazdami tenisa, gdzie te turnieje wielkoszlemowe odbywają się cyklicznie. Nawet skoki narciarskie, czy biegi narciarskie. Latem ich nie ma, ale zimą to jest też cykliczność, to jest pewne story, to jest opowiadanie, które rozpoczyna się, nie wiem, w grudniu, czy pod koniec listopada i trwa do końca marca. Wszystkie mecze ligowe, to jest również też jakaś cykliczność. W lekkiej atletyce to jest trudno zbudować. Mamy jedną główną imprezę. Oczywiście są też meetingi, których jest coraz więcej w Polsce. Myślę, że to będzie pewien element, który spowoduje, że ta obecność będzie częstsza. Niemniej jednak gdzieś tam powoli odrabiamy to pole, ale sądzę, że trudno będzie wygrać się z Agnieszką Radwańską, z Janowiczem czy z Lewandowskim. No to są gwiazdy, mówiliśmy dzisiaj właśnie w trakcie tego panelu o tym, że to już są gwiazdy globalne. Natomiast dziś starajmy się przede wszystkim budować silny wizerunek polskich lekkoatletów w Polsce. A może warto pomyśleć nad zorganizowaniem jakiejś ligi, nie wiem, mistrzostw kraju w biegach ulicznych? Myślimy o tym, zresztą Liga Lekkoatletyczna od wielu lat funkcjonuje. No tak, ale to jest bieżnia. Tak, to jest bieżnia. Jeśli chodzi o bieg uliczny, faktycznie to jest ciekawy pomysł. Ja myślę, że jeżeli ten kalendarz biegowy będzie usystematyzowany, będzie obecny w Polskim Związku, wówczas z tej palety tych imprez na pewno będzie można co roku typować takie, które będą wchodziły w skład na przykład jakiegoś Grand Prix Polski i tak dalej, i tak dalej. No to jest element, o którym myślimy i sądzę, że doczeka się szczęśliwego końca. No właśnie, bo korona maratonów polskich to już chyba nie jest wyzwanie dla wielu biegaczy, tak? Ja myślę, że to jest
jest przesada. No, często się mówi o tym, że maraton można przebiec raz, maksymalnie dwa razy do roku, a dowodem na to jest przede wszystkim to, że zawodowcy tak to robią. Zatem skoro oni tak to robią, to jest jakiś klucz. Ale jeśli chodzi o krótsze biegi, półmaratony czy biegi na 10 kilometrów, na pewno można takich biegów w ciągu roku skończyć kilka, być może nawet kilkanaście. I tutaj akurat dla tej grupy odbiorców przygotowanie takiej serii, takiego Grand Prix czy jakiegoś mini turnieju na pewno jest możliwe. Jasne, to pytanie na koniec. Kiedy Sebastian Chmara wystartuje w festiwalu biegowym? Jak mnie zaprosicie, to w przyszłym roku, bo w tym roku już nie. Nie da rady. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Teraz wam. Wszystkiego dobrego. Również.